Na Puls Dnia zaprasza Mateusz Borys. Jest poniedziałek, 15 dzień kwietnia. To jest główne wydanie naszego programu. Zobaczmy, czym zajmowali się dziś reporterzy Pulsu Dnia. Ogromny pożar. Spłonęły hale z antykami. Trudno patrzeć na coś, czego nie można ratować już. Widzieliście filmiki, które nagrywali mieszkańcy. Wyglądało tragicznie. Ochrona zdrowia tematem kampanii prezydenckiej. Chciałbym, żebyśmy rozwijali te działy, które pozostawiają sporo do życzenia. Kłamie i to jest przerażające. Ogromny pożar i ogromne straty. W nocy płynęły hale z używanymi rzeczami i starociami w Czaczu. Do tej położonej pod Śmiglem wsi od lat przyjeżdżają na zakupy ludzie z całej Polski. W ogniu stanęło 9 z ponad 20 tuneli magazynów. Żywioł pochłonął minionej nocy 9 z ponad 20 magazynów. Od lat handlowano w nich starymi i używanymi rzeczami. Czy widziała pani w ogóle ten wczorajszy pożar? Tak. Jak to wyglądało z pani okiem? Strasznie. Strasznie. Trudno patrzeć na coś, czego nie można ratować już, więc... Nikomu na szczęście nic się nie stało. Są za to straty materialne i to niemałe, mówią nam wynajmujący hale. No stało się. Dosyć poważne. Niektórzy dobytek stracili. Właściwie źródło życia. O. Nie udało nam się porozmawiać z właścicielami hal. Większość wynajmujących, którzy znaleźli się tutaj na miejscu, rozmawiać z nami nie chciało i udzielić oficjalnego komentarza również. Z nieoficjalnej rozmowy wiemy jednak, że uważają to za umyślne podpalenie, a nie nieszczęśliwy wypadek. Jeden z naszych rozmówców poza kamerą podkreślał, że widział kogoś kręcącego się w pobliżu magazynów. O tym, że mogło dojść do podpalenia, mówią też władze gminy Śmigiel. Właśnie się zastanawiamy, czy to też było podpalenie, czy coś nie zadziałało, trudno jest powiedzieć. Na razie jednak to tylko spekulacje. Sprawą zajmuje się policja. Czynności na miejscu zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa zostaną wykonane najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym. Nie każdy z handlarzy jest przekonany, że policja pomoże im w tej sytuacji. Przyszedł ktoś od pola, podpalił i kogo złapał, proszę pani. No analogicznie pomyślał, że kogo złapał. Jakby go złapali na gorącym uczulku, to tak. A tak to kogo złapał. A jakieś odszkodowanie? Nie będzie, bo folii nikt nie ubezpieczył. Spotkamy się w sztabie kryzysowym i zastanowimy się, jak pomóc tym mieszkańcom. Burmistrz Śmigla podkreśla też, że żywioł udało się powstrzymać dzięki działaniom ponad 30 zastępów Straży Pożarnej. Każdy z tych tuneli znajdował się w bliskiej odległości od siebie, więc tutaj stąd ta duża liczba strażaków tam na miejsce zadysponowana. Na ten moment nie wiadomo, co stanie się ze zniszczonymi magazynami. Tylko zbierać i na złom wywozić, bo nawet to się na nic już nie nadaje, nic kompletnie. Aleksandra Cherudzińska, Puls Dnia. Ciemne kłęby nad elektrociepłownią na Karolinie. Nie ma powodów do obaw, uspokaja zarządca instalacji. Czarny dym wydobywający się z ponad 200-metrowego komina zaniepokoił mieszkańców. Sprawę zbadał portal epoznań.pl, który skontaktował się z zarządcą elektrociepłowni. Jak się okazało, nie doszło do żadnej awarii. Jak informuje Veolia Energia Poznań, dziś odbywa się uruchamianie jednego z bloków energetycznych, a tym samym z komina może wydobywać się ciemniejszy dym. Ta standardowa procedura wynika z procesów technologicznych, podaje operator elektrociepłowni. Instalacja na Karolinie codziennie dostarcza ciepło do ponad połowy mieszkańców stolicy Wielkopolski. Trzecia droga poparła Jacka Jaśkowiaka. Urzędujący prezydent Poznania zbiera poparcie innych ugrupowań przed drugą turą wyborów. A o szczegółach już teraz Adam Kaźmierczak. Adamie, dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Dziś oficjalnie Trzecia Droga przekazała poparcie Jackowi Jaśkowiakowi przed drugą turą wyborów. Na dzisiejszym spotkaniu dużo mówiło się o poszanowaniu demokracji. To według uczestników jest ten wspólny mianownik Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. W podobnym tonie tę decyzję tłumaczyła posłanka Trzeciej Drogi Ewa Szedler. Posłuchajmy fragmentu. Szanujemy pana Jacka Jaśkowiaka, jest liderem naszego koalicjanta, który ma największe poparcie i ja osobiście wierzę w to, że współdziałanie jest zdecydowanie lepsze niż kłócenie się.
Gdy zapytałem panią poseł o szczegóły tego poparcia i o szczegóły tej współpracy, nie potrafiła podać konkretów, twierdząc, że jest na nie za wcześnie. Prezydent Jaśkowiak powiedział, że to poparcie to efekt właśnie inicjatywy Trzeciej Drogi. Posłuchajmy. Ta propozycja, że to poparcie będzie udzielone, to wyszła od pana marszałka Jankowiaka, co jest bardzo miłe i sympatyczne, bo to jest tak naprawdę tak symbol tego, że będziemy współpracować, bo współpracowaliśmy, poznaliśmy się i mamy do siebie zaufanie. Prezydent Jaśkowiak, zapytany o potencjalną współpracę z Lewicą, odpowiedział, że jest na nią otwarty. Przypomnijmy, kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta Poznania był Przemysław Plewiński, który sam nie wziął udziału w dzisiejszym spotkaniu. Często z prezydentem Jaśkowiakiem się nie zgadzał, nie szczędził mu także złośliwości, tak jak na przykład podczas debaty przed pierwszą turą wyborów, która odbyła się w naszym studiu. Zobaczmy fragment. Chciałem przekazać panu prezydentowi prezent na zajączka, co by już nie betonował Poznania, tylko betonował coś z dziećmi. Dziękujemy bardzo serdecznie. Najlepiej się będzie pobawić. Wielokrotnie dzwoniliśmy do Przemysława Plewińskiego w sprawie komentarza dotyczącego właśnie tego poparcia. Do teraz nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Adam Kaźmierczak o tym, że Trzecia Droga w nadchodzących wyborach prezydenckich popiera Jacka Jaśkowiaka. Adamie, bardzo dziękuję ci za te informacje. A drodzy państwo, kampania prezydencka, jak zresztą sami państwo zauważyliście, jest na ostatniej prostej. Kandydat Zjednoczonej Prawicy mówił dziś o opiece zdrowotnej w Poznaniu. Wyliczał, co w tej kwestii wymaga naprawy. Co z kolei, łagodnie mówiąc, nie spodobało się urzędującemu prezydentowi. Paweł Głuszyński. Konferencja o miejskich szpitalach odbyła się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii, którą to placówką zarządza województwo. Ale jak kandydat Zjednoczonej Prawicy już na wstępie zapewniał... Wbrew temu, co mówił wielokrotnie Jędrzej Solarski, jak zostanę prezydentem, nie przekażę tych czterech jednostek samorządowi województwa. Zbigniew Czerwiński zwrócił uwagę na sposób finansowania poznańskich szpitali. Te, jego zdaniem, wymagają solidnego, ale równomiernego wsparcia. A teraz, zdanie kandydata na prezydenta, bywa z tym różnie. Nie chciałbym, żebyśmy je wydawali po głupiemu, tylko żebyśmy wydali je na te działy medycyny, które są na razie najsłabsze w Poznaniu. Zbigniew Czerwiński mówi też między innymi o potrzebie utworzenia w mieście oddziału geriatrii i o potrzebie szkolenia w tym kierunku młodych lekarzy. I dla tej specjalizacji chciałbym, żeby Poznań utworzył szeroką ścieżkę, poczynając od systemu stypendialnego. Chciałbym, żebyśmy rozwijali te działy, które pozostawiają sporo do życzenia. Kłamie i to jest przerażające. Komentuję krótko słowa politycznego przeciwnika ubiegający się o reelekcję prezydent. Co więcej, Jacek Jaśkowiak zarzuca Czerwińskiemu, że obraża lekarzy pracujących w szpitalach. On sobie zdaje sprawę z tego, że w czasie pandemii to największy ciężar tak naprawdę ratowania ludzi był na barkach lekarzy, personelu. Zdaniem eksperta, komentarze Zbigniewa Czerwińskiego na temat opieki zdrowotnej w Poznaniu nie są w rozgrywce wyborczej niczym nowym. Kandydat na prezydenta chce w ten sposób zwrócić uwagę na, jak mówi politolog, negatywną opinię pacjentów na temat służby zdrowia. Podkreśla to z tego względu, że za te szpitale, na które odpowiada miasto, odpowiedzialność ponosi oczywiście prezydent, czyli jego konkurent. Profesor Osowski dodaje również, że na finiszu kampanii wyborczej politycy często poruszają tematy budzące gorące emocje wśród obywateli. W kampanii wyborczej porusza się różne kwestie, transport, drogi, to wszystko, za co odpowiadają władze danej jednostki. No i trudno się dziwić, że porusza się kwestie służby zdrowia, chociażby z tego powodu, że ona nigdzie nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Druga tura wyborów już w niedzielę. Paweł Głuszyński, Puls Dnia. Pod koniec marca do jednego z poznańskich szpitali trafiło w bardzo ciężkim stanie 3-tygodniowe dziecko. Nie udało się go uratować, a jego rodziców aresztowano. O przemocy wobec dzieci rozmawialiśmy dziś w otwartej antenie. Naszymi gośćmi byli psycholog Natasza Chmielewska-Mazurek, Justyna Podlewska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Marek Oziemkowski z Poznańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zobaczmy fragment programu.
bo wielokroć to jest kwestia nieprzygotowania do ról rodzicielskich. Szerokie spektrum różnego rodzaju powodów, dla których te osoby, które dzieci posiadają, tak naprawdę tych dzieci nie powinny posiadać. No i pytanie jest oczywiście, dlaczego dochodzi do tego, że te osoby do swoich ról rodzicielskich nie są przygotowane. Na to oczywiście często nakładają się innego rodzaju dysfunkcje, chociażby uzależnienia, chociażby różnego rodzaju schorzenia psychiczne. No, efekt jest taki, że podstawowe potrzeby dzieci, które przebywają pod ich opieką, nie są zaspokajane i często dochodzi również do sytuacji przemocowych. Jeżeli tworzymy związek partnerski, w którym przemoc słowna czy też fizyczna staje się czymś normatywnym, to mamy wręcz gwarancję tego, że jeżeli z tego związku będą dzieci, to one właśnie w tym schemacie będą wychowywane i wobec nich te same sposoby zwracania się do siebie, zachowywania będą stosowane. Czyli możemy się spodziewać, że w takim związku, gdzie jest dwóch przemocowych partnerów, dzieci też będą ofiarami po prostu przemocy. Musimy pomyśleć o własnej postawie. Musimy przestać myśleć o przemocy jako czymś, co dotyczy innych, co dotyczy jakichś określonych być może środowisk. Musimy przestać myśleć stereotypowo i musimy nie myśleć, że jest to prywatna sprawa. Musimy też nie myśleć, że dziecko jest własnością rodziny albo jakimś rodzajem takiego elementu, na którym właśnie rodzina może się, nie wiem jak to nazwać, wyżywać w jakiś sposób, że to dobrostan małoletnich, bezpieczeństwo, właściwie bezpieczeństwo dzieci, to jest naszą wspólną sprawą. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Centralny Szpital Kliniczny przyjmie pacjentów już w tym tygodniu. Żeby w tej nowej lokalizacji mogła być izba przyjęć, po to muszą się przenieść oddziały do tak zwanego modułu drugiego. Zresztą pierwszego też. Kolejna edycja wiosennego festiwalu. Ta pierwsza edycja postpandemiczna się udała z powodzeniem. Nie pozostało nam nic innego jak kontynuować. Oprócz muzyki łączymy również część konferencyjną. We współczesnym świecie zdominowanym przez technologię, phishing stał się jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o tym z ekspertem Przemysławem Sieniawskim z firmy Direct IT. Niech pan powie, jak rozpoznać e-mail albo SMS wyłudzający informacje? I to nie jest takie proste, bo w tym zakresie z jednej strony to użytkownik, człowiek musi być czujny i jest kilka takich elementów, chociażby jeśli dostajemy maila od danej osoby, od której zawsze dostajemy tego maila, to, no to powinniśmy zwrócić uwagę na jego adres mailowy. I tak jak dzisiaj wysyłam z domeny directit.pl, to jeśli jutro ktoś wyśle z directit.info taką wiadomość, no to to powinno wzbudzić podejrzliwość odbiorcy. Natomiast no, umówmy się, też nie jest tak, że codziennie sprawdzamy te adresy. Dokładnie tak. Więc też technologia nam tutaj pomaga i dzisiaj korzystając z odpowiednich narzędzi, to technologia nam może podpowiedzieć, że dzisiaj pan Jan Kowalski to wysłał do ciebie wiadomość z innego adresu niż zwykle. I to powinno już w tym momencie spowodować, że spojrzymy na ten adres i sprawdzimy. Już pojutrze do Centralnego Szpitala Klinicznego zostaną przewiezieni pierwsi pacjenci. To ze względu na przeprowadzkę Szpitala Uniwersyteckiego do dwóch nowych gmachów. To skomplikowana operacja. Najpierw do nowych budynków trzeba przenieść między innymi urazówkę, ojom, blok operacyjny i wszystkie maszyny niezbędne, by ratować nam zdrowie i życie. Przenoszeni będą też już leczeni pacjenci. To zadania na środę i piątek. Przeniesienie wszystkich oddziałów do dwóch pierwszych modułów jest kluczowe, bo tylko wtedy będzie mogła działać izba przyjęć z nowo przyjętymi pacjentami. I ci pierwsi pacjenci będą przyjmowani od najbliższego piątku. Natomiast w czerwcu w nowych przestrzeniach szpitalnych zacznie działać oddział ratunkowy. Formalnie jest to jeszcze izba przyjęć przez półtora miesiąca, ponieważ nie mamy kontraktu na szpitalny oddział ratunkowy. W budowie są jeszcze trzy moduły Centralnego Szpitala Klinicznego. Prace nad nimi mają zakończyć się do połowy 2026 roku. Aleksandra Herudzińska, Puls Dnia.
130 koncertów od czwartku do soboty w Poznaniu. Już w tym tygodniu wystartuje festiwal Next Fest Music. Uczestnicy będą mogli posłuchać ponad 100 wykonawców, zarówno debiutujących, jak i tych znanych szerszej publiczności. Nie zabraknie również paneli dyskusyjnych, oczywiście o muzyce. Wiosenny festiwal Next Fest już po raz drugi odbędzie się w Poznaniu. Jest on kontynuacją festiwalu Spring Break, który został odwołany ze względu na pandemię. W zeszłym roku trochę zaryzykowaliśmy, przywołując do życia Next Fest. Ta pierwsza edycja postpandemiczna się udała z powodzeniem, nie pozostało nam nic innego jak kontynuować. W tym roku na uczestników czeka 130 koncertów. Wystąpią zarówno artyści znani polskiej scenie muzycznej, jak Vito Bambino czy poznańska wokalistka Małgorzata Ostrowska, ale także ci, którzy stawiają na niej pierwsze kroki. Nie ma środka w tym festiwalu i jak zawsze pokażemy tych, którzy już są gwiazdami i tych, którzy gwiazdami mają szansę być w najbliższym czasie. Podobnie jak rok temu, w ofercie festiwalu znajdą się również panele dyskusyjne. Blisko 20 takich spotkań będą prowadzić przedstawiciele polskiej branży muzycznej. Jest możliwość uczestniczenia w tej części konferencyjnej, do czego bardzo zachęcam, bo jest to też tutaj to serce festiwalu. Większość atrakcji odbędzie się na terenie Centrum Kultury Zamek. Festiwal potrwa od czwartku do soboty w 16 lokalizacjach w całym Poznaniu. Podobno jeszcze tej nocy ma w Poznaniu zacząć padać deszcz, a jutro być może nawet zagrzmi. A o szczegółach już teraz opowie Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj słońce gościło często w Wielkopolsce, ale uwaga, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami, które mogą wystąpić na północy, w centrum, na południu, a także na zachodzie Wielkopolski dziś wieczorem, podczas najbliższej nocy, jutro rano. Proszę na siebie uważać, a my sprawdzamy co poza tym. Gdy już burze przeminą, czeka nas pogodne niebo nad Poznaniem, ale będzie to chłodna noc, tylko 5 stopni wskażą termometry. 5 stopni o poranku, jeszcze pięknie świecące słońce, ale później z każdą kolejną godziną coraz więcej chmur, opady deszczu, a po południu znowu niewykluczona burza. Czeka nas pogodny wtorkowy wieczór, chłodniej, do 11 stopni, tyle po godzinie 15. Początkowo wiatr silny, ale wieczorem już będzie to wiatr umiarkowany i słaby. Zobaczmy, co przyniosą kolejne dni. Zaczniemy od środy, która będzie dniem pochmurnym, z opadami deszczu i tylko 7 stopni maksymalnie. W czwartek bez opadów w prognozach, słońce będzie wyglądać zza chmur, których sporo. I w piątek opady deszczu i uwaga, zimno rano, tylko 1 stopień, 10 maksymalnie, słońca zabraknie, 1014 hektopaskali na barometrach. Więcej informacji pogodowych znajdziecie Państwo w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo. Dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru. Ja też dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Państwu miłego wieczoru, spokojnej nocy. Do zobaczenia.